Witam na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. W dniu dzisiejszym naszą gościnią jest Krystyna Palmowska. Cześć. Cześć. W dobie internetu każdy sobie może sprawdzić, kim są nasi goście, więc staram się nie przedstawiać jakby dokonań, ale dla osób, które może Krystyny nie znają, pierwsze kobiece wejścia na ośmiotysięczniki Broad Peak i Nanga Parbat. Krystyna dwa razy zrobiła północną ścianę Matterhornu. To jakby jest wystarczająca. Może od razu skoryguję. Moje wejście na Nanga Parbat było trzecie. Znaczy, to było pierwsze kobiece wejście, bo to w trójkę byłyśmy z Anką Czerwińską i z Wandą. No ale tak, no jeszcze z pierwszych wejść, powiedzmy, na Rakaposzi. Tak. To też taka piękna góra. No i to jest właśnie informacje, które można zaczerpnąć z książki Krystyny, Zaklętym w górski kamień. Przed podcastem mówiłem ci, że jakby nie przepadam za czytaniem książek z tego powodu, jakby, że dużo się wspinam, dużo jakby spróbowałem z ludźmi. I jeszcze jak mam czytać czy oglądać filmy, to tak nie zawsze. Twoją książkę przeczytałem z dużą ciekawością i jest fajna. I o tym właśnie chciałem porozmawiać, bo myślę, że zrobiłaś jakby po pierwsze duży research i z powodu książki i masz dużo przemyśleń na temat wypadków w górach. Tak? Tak, bo napisałam książkę, którą sama chciałabym przeczytać. To znaczy właśnie książkę, która próbowałaby przeanalizować kolejne wypadki i tragedie, no, których byłam mimowolnie świadkiem, niektórych, które się działy blisko albo o których słyszałam, ale dopiero właściwie pisząc tę książkę, no, sięgnęłam do tych źródeł, żeby właśnie odkryć, co tam się naprawdę wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło. Ludzie ogólnie lubią słuchać, czytać o górach wysokich. Media rzucają się zawsze na wypadki. Tak? Jeżeli jakiś wypadek jest w górach, to potem media żyją tym. I często wspinacze są przedstawiani właśnie w takich mediach jako tacy straceńcy. O tym, żeśmy sobie rozmawiali, tak? Kiedy zapraszaliśmy się na podcast, to też wyraziłaś taką opinię. Klub samobójców. Tak. Tak. No właśnie media zupełnie bardzo płytko wchodzą jakby w te wypadki, w ogóle nie szukając jakby powodów, tak? No wszedł, spadł, bo było wysoko i tyle. Ty robisz dogłębną analizę. Albo ktoś kogoś opuścił, prawda? W kluczowym momencie i no, musi być winny. Dla mnie będziemy pewno rozmawiać za chwilkę o jakby tych powodach tych wypadków. Znaczy, w ogóle w górach da się wykluczyć całkowicie ryzyko wypadku? No to chyba wszyscy wiedzą, że nie. Że nie i dlatego to jest zajęcie tak bardzo pociągające. Znaczy, gdyby nie byłoby ryzyka, to myślę, że nie byłoby tej adrenaliny, czy tego, co ludzi jednak pcha w góry. Odrobina przygody. Myślisz, że to właśnie ten ryzyko pociąga ludzi w góry? Znaczy, jako nieodłączny element, bo oczywiście nie idzie się po to, żeby szukać ryzyka. Idzie się po prostu po przygodę, tak? Natomiast często góry stwarzają takie sytuacje, że ta przygoda się zamienia w coś poważniejszego. A jakie jakbyśmy sobie tak spróbowali przeanalizować tak podstawowo, jakieś takie podstawowe czy najczęstsze powody wypadków właśnie w górach wysokich? To znaczy tak, może zacznijmy od tego, że są wypadki obiektywne i subiektywne. Czyli obiektywne wypadki, czyli
związane jest po prostu z tymi zagrożeniami, które są w górach. To są lawiny, to są szczeliny lodowcowe. Przy czym od razu, jak o tym mówię, to jest cała teoria, znaczy również i te wypadki, znaczy z tej kategorii można byłoby podzielić na te, które można byłoby przewidzieć, gdyby dobrze znać góry, zagrożenie. To na przykład Andrzej Bargiel chyba jest specjalistą od oceny ryzyka lawinowego. No to tak samo z szczeliny. Dwa wypadki, które mi przychodzą na myśl, to jest wypadek Renato Cazzarotto, który wpadł do szczeliny, tam głębokiej na 40 metrów na lodowcu Filippi na K2 w 1986 roku. Powiedzmy na własną, trudno powiedzieć, prośbę, po prostu spieszył się, zamiast odczekać, wszedł w bardzo uszczelniony lodowiec po południu, kiedy śnieg był rozmięknięty i nie wiem, z jakiegoś powodu spieszył się. I to jest sytuacja ewidentnie zawiniona. Tego można było uniknąć. Podobnie już z bliższej przeszłości wypadek Piotrka Morawskiego, który też padł do szczeliny. I w jego przypadku zaważyło to, że przynajmniej z tego, co ja się dowiedziałam, zaważyło to, że nie miał uprzęży. Po prostu nie można było go, on się bardzo mocno zaklinował w tej szczelinie i cały problem polega na tym, żeby go jakoś wydobyć wtedy, kiedy nie było jakiegoś punktu zaczepienia. Także to są też sprawy są bardziej zróżnicowane. Ale właściwie najczęściej, jak stwierdziłam, bo przeanalizowałam tam kilkadziesiąt przypadków śmierci w górach, w Himalajach, w Karakorum, to właściwie 2/3 wypadków, jak stwierdziłam, to są wypadki zawinione. Znaczy zawinione w tym sensie, że nie przez jakąś konkretną osobę, tylko przez jakiś ciąg decyzji, które gdy w porę nie podjęta była decyzja o odwrocie, prowadziły do takiego bardzo, bardzo tragicznego finału. No właśnie, różnica pomiędzy takim wspinaniem sportowym a górami jest, rzuca mi się w oczy taka, że błąd, który popełniamy przy wspinaniu, jest najczęściej to jest jakiś pojedynczy błąd, który skutkuje bardzo często już jakimiś tam tragicznymi wypadkami. W górach właśnie większość tych wypadków, które opisujesz, jest początek, zaczyna się coś dziać, te błędy się nawarstwiają, czy pojawiają się nowe okoliczności, które doprowadzają gdzieś, nawet mogą doprowadzić po kilku dniach, tak, do tragicznego efektu. W porę nie zatrzymane, tak? Powiedziałaś tam właśnie, że brak na przykład oceniania, tak? Możemy brak oceniania sytuacji, czy gór, tak? Czy środowiska, w którym jesteśmy. Chyba nie wiem, czy nie, to nie jest pierwszy przypadek, który opisujesz, nie wiem, czy dobrze powiem, na Lahul, tak? Tam wyprawa była lubelska, czyli że weszli jakby w teren, którego jakby nie znali, ponieważ nie byli w takich górach w większości, tak? Tak. Aczkolwiek tam były osoby wystarczająco kompetentne, żeby ocenić, że jednak to jest droga bardzo niebezpieczna. Tam, tak jak ja to widzę, oceniam, był problem raczej takich specyficznych układów. Ambicjonalnych. Ambicjonalnych, niestety. I tak wydaje mi się, że jakby kierownik tej wyprawy znalazł się w takim trochę ślepym zaułku, że
nie potrafił się jakby z tego wydobyć, dlatego że za bardzo tam zagrały właśnie sprawy ambicjonalne. No to się, to był chyba dosyć bardzo specyficzny wypadek, chyba z niczym podobnym nie widziałam, żeby takie układy były, które spowodowały wpakowanie się jakby na ślepo w sytuację ewidentnie dla osób, które znają trochę góry, śmierć, znaczy jakby samobójczą. Tam wszystkie szczegóły zapraszamy do książki, ale rozmawiamy o sytuacji, w której jakby droga prowadziła przez dużą ścianę, lodospad. I nie wzięto pod uwagę, że po prostu, że może się oberwać. Po prostu seraki mogą zawalić. Co ciekawe, zresztą oni obserwowali przez jakiś czas ten teren, żeby stwierdzić, jaki jest układ lawin. No i doszli do wniosku, że te lawiny spadały, to ciągle się tam coś działo, sypało. Pomimo to jednak zaryzykowali. I zresztą w czasie drogi mieli ostrzeżenie, bo w którymś momencie tam obok nich coś runęło. No oni to po prostu zlekceważyli, poszli dalej, zamiast natychmiast się wycofać. Przecież, nie wiem, tutaj każdy instynkt samozachowawczy powinien tutaj zadziałać. No niestety. Na przykład brak aklimatyzacji, wystarczająca aklimatyzacja, tak? Często spotkałaś jakby się jako powód wypadku? Bardzo. Tutaj taką regułą jest rzeczywiście, akurat nie w tym przypadku, jak mi się wydaje, natomiast już następna wyprawa na Broad Peak Middle to jest pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty przez Polaków. Chociaż są co do tego wątpliwości, ale to na pewno przekroczyli 8 tysięcy. I pokonali te główne trudności. Natomiast tam wydaje mi się, że doszło do czegoś takiego, że oni się wdali w bardzo trudny odcinek po takim bardzo męczącym dniu. Okazało się, że warunki śnieżne, jakie napotkali, były bardzo niesprzyjające. Głęboki śnieg, nie powiem, powiedzmy, że po pas. I no, w którymś momencie posuwali się na tyle wolno, że w którymś momencie postanowili się odciążyć. Zostawili kurtki puchowe. I tam okazało się, że nie było dobrej komunikacji między, tam były dwie trójki. I jak się okazało, jeden z tych zespołów zostawił linę, co się okazało tragiczną pomyłką. Idą dalej. Potem dostają ostrzeżenie, bo nagle ni stąd, ni zowąd zaczyna padać śnieg. Ale trwa to 15-20 minut, może pół godziny. Idą dalej. Znaczy jeden z nich zaczyna się czuć nieswojo i właściwie dochodzi do wniosku, że jednak coś tutaj jest nie tak. I zostaje, postanawia zostać. Cała reszta, cała piątka pnie się dalej do góry. I na przełęczy wstają mniej więcej o 4 po południu i decydują się na wspinaczkę. Niby to jest krótki odcinek, 200 metrów. Natomiast trudny, bardzo trudny. Trudny technicznie, znaczy na tej wysokości to już nawet czwórka. To nie jest ta czwórka, która jest w Tatrach. I idą na tyle długo, że jeszcze w trakcie, przed szczytem, czy przed końcem trudności, załamanie pogody. I
No i oni jeszcze, ta dwójka prowadząca, jeszcze ten prowadzący jeszcze usiłuje iść cały czas, nie bacząc na to, że po prostu wali się już tak, śnieg wali, wiatr, warunki po prostu, które potem będą musieli na przełęczy no, przeżyć taką noc w tych warunkach. Pytanie, dlaczego podjęli tę decyzję, tak? Bo to na tej przełęczy właściwie powinni byli zawrócić zdecydowanie. I tutaj błąd moim zdaniem ze strony też kierownika, który to była wyprawa w takim starym stylu, był kierownik powinien był jednak no, jakby tutaj obiektywnie dał się jakby ponieść chwili, no i cena była straszliwa, bo trójka zginęła. Czy mówisz, że aklimatyzacja była powodem takiego wolnego tempa? Nie, znaczy raczej nawet nie wolnego tempa, ale wolnego tempa stosunkowo pokonywania już tych trudności. Wydaje mi się, że gdyby oni wtedy zeszli z tej przełęczy, to rzeczywiście było wysoko i ten szczyt kusił. Ale gdyby w tym momencie nawet zeszli i potem zastartowali jeszcze raz, to mieliby naprawdę bardzo duże szanse skończenia, znaczy zrobienia tego w ładnym stylu. No, o tym, o czym mówisz, czyli te przyciąganie przez szczyt, to no, w ogóle jest chyba częstym powodem wypadków. Kiedy już widzisz, witasz się tak z gąską. No tak, tak. Ten schemat się powtórzył na przykład na Maszerbrumie, prawda? Tam z kolei była trójka wspinaczy, która wśród nich bardzo doświadczony Zyga, czyli Andrzej Heinrich. I jakby motorem tej wyprawy w ogóle był Marek Malatyński. I tam z kolei była też sytuacja taka, że znowu to było kilka lat później niż ta wyprawa na Broad Peak, ale też kierownik, który z dużym autorytetem, Piotr Motecki, który, no, na którego wyraźnie tam liczyli, że on będzie potrafił ocenić sytuację. I znowu idą na przełęcz, znowu odciążając się, zostawiając ciepłe rzeczy. I tam bez dostatecznej aklimatyzacji oni mieli taką sytuację, że przez 10 dni kolejnych dni była niepogoda. W związku z tym po prostu ten czas, który mogliby przeznaczyć na aklimatyzację, nie mogli. W związku z czym tempo. No, doszli na tę przełęcz już bardzo zmęczeni i właściwie mając pełną świadomość, że tam przekroczyli wszystkie godziny alarmowe, stany alarmowe. I chcą właściwie, no, decyzja rozsądna. Chcą się właściwie wycofać. No ale czekają, aż tę decyzję podejmie kierownik. I kierownik niestety jest po prostu zdekoncentrowany, bo jest chory. On ma robiony zaszczyk w tym momencie całej tej rozmowy dłuższej, bo najpierw rozmawiał Marek Malatyński, potem rozmawiał Zyga. I oni jakby... No, nie dostali tego sygnału właściwego, że no, powinni schodzić, że nie mają tam, że dalsza droga będzie obciążona dużym ryzykiem. No i niestety znowu decydują się na biwak, bardzo ciężki, bo bez spuchów. Dobrze tylko, że mieli coś się, możliwość przygotowania napoju. Bo kwestia nawodnienia jest bardzo istotna. Ale następnego dnia znowu, już w tym momencie Marek no, ślepo parł do szczytu, nie bacząc na to, że na kolejne
na kolejne, na fakt, że oni liczyli na początku, że to tam będą 2-3 godziny. Okazuje się, że na szczycie dostali się dopiero już przy zachodzie słońca. I też na samym szczycie też dla mnie niepojęte, że 40 minut spędzają, zamiast natychmiast rwać na dół, kiedy jeszcze jest słońce i te warunki są jakieś w miarę rozsądne. Tutaj właśnie czy to bardziej kwestia aklimatyzacji, czy nie wiem, wyczerpania spowodowanego przebywania na wysokości, co jest połączone? To się wiąże. Aklimatyzacja wpływa na to, że powiedzmy nie jesteś dostatecznie szybki, tak? Idziesz, poruszasz się wolno. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo mówiliśmy o Broad Peaku. Pamiętam, że myśmy, jak byłyśmy z Anką tam w 83 roku właśnie i miałyśmy dwie próby ataku szczytowego, tam powyżej Trójki. Tam są takie pola śnieżne i rzeczywiście wiem, że one mogą po prostu wyssać z człowieka wszystkie siły, jak jest ten śnieg głębokim. I dwie próby miałyśmy nieudane. Znaczy w którymś momencie no tam doszłyśmy nawet chyba na 7800, czyli prawie pod przełęcz, ale zdecydowałyśmy się wycofać. I w końcu jak już przyszła ten moment tego właściwego ataku, to było po prostu dla mnie samej zdumiewające, jak to się łatwo wszystko, no, przeszłyśmy tam w ciągu jednego dnia do obozu trzeciego 2000 metrów i potem następnego dnia wystartowałyśmy o 7.30, ja byłam na szczycie o 15.30, pamiętam. To czas taki naprawdę dobry, biorąc pod uwagę, że tam jest, trzeba wejść do góry i tam jest bardzo długi odcinek poziomego trawersu po takich bałuchach, które potem niestety, jak wiadomo, stało się przyczyną tragedii już w 2013 roku. Kiedy tam został Tomek Kowalski. No właśnie ta późna pora, czyli brak tego, brak odpowiedniej pory powrotu. Zresztą to nie tylko w wysokich górach można mieć z tego powodu problemy, w niższych naszych Alpach również. Tak? Bardzo trudno zauważyć tą cienką granicę, poniżej których można się nabawić dużych problemów. Jak się do tego, nie wiem, podchodzi i masz, jakby będąc u góry, masz problemy z ocenieniem tego, że pakujesz się w problemy? To znaczy, szczerze mówiąc, tak, mogę powiedzieć, przychodzi mi na myśl to moje K2. Tam powiedziałabym, że była to bardzo odważna decyzja, żeby nie powiedzieć zuchwała, żeby odważyć się na nową drogę na tej górze, na Magic Line, która jeszcze wtedy nie miała przejścia. Co prawda Francuzi tam wysoko doszli, ale nie weszli jednak na szczyt. To naprawdę była droga, no, 5+, chyba ta przewieszona szczelina. I tam żeśmy się, znaczy twierdzę, że gdyby nie, znaczy spędziliśmy tam, byłam w zespole z Anką Czerwińską i z Januszem Majerem, jako drugi zespół po naszej pierwszej trójce, w której był Wojtek Wróż, Przemek Piasecki i Peter Bożik. I szliśmy w podstępie jednego dnia za nimi. Mieliśmy biwak na 8 i na 8200. I teraz z perspektywy czasu widzę, że nie byliśmy gotowi na odwrót, a właściwie i dopiero wiadomość o śmierci Wojtka Wróża, który zginął w zejściu,
skłoniła nas do podjęcia jednoznacznej decyzji w dół. Zresztą pogoda się wtedy ewidentnie miała załamać. Widzieliśmy te mgły, które podchodzą wielkim, taki wał chmur podchodzący w takim szybkim tempie i widać było, że to po prostu za chwilę się zacznie. No i znaczy do czego zmierzam, że właściwie ten dzięki Wojtkowi my z kolei nie wpakowaliśmy się w kabałę, także doskonale rozumiem osoby, które mogą się w taką sytuację wpakować. I tak właśnie tę książkę pisałam trochę bardziej z perspektywy świadka niż takiego sędziego, który wszystko wie lepiej. Wspomniałaś właśnie o tej pogodzie. Zresztą podtytuł twojej książki właśnie, że złota era polskiego himalajzmu, zmieniło się troszeczkę, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, tak? Tak, to jest rzeczywiście inny świat w tej chwili. To, że tam mogą przyjść prognozy pogody niemalże z dokładnością do godziny, mówiące, że tutaj macie tyle czasu i potem już trzeba zmykać. To rzeczywiście jest niesamowity postęp w stosunku do naszych czasów. Natomiast biorąc pod uwagę teraz te prognozy pogody, to uznałabyś, że pogoda jest trudnością, a czy te niebezpieczeństwo obiektywnym czy subiektywnym? Znaczy, tu jest rzeczywiście nie jest taka sprawa ewidentna, dlatego że ja się zastanawiam nad tym, czy na przykład ten zespół z Broad Middle, o którym mówiliśmy, który dostał takie ostrzeżenie, prawda? 15 minut nagle z jasnego nieba wali ci śnieg, tak? I oni oceniają to, że to w ogóle nic. Zastanawiam się, czy to jest, oni nie widzą tego, czy rzeczywiście nie potrafią ocenić. Też na przykład jak znowu na K2, ta sytuacja, kiedy ta siódemka międzynarodowa znalazła się na tych 8000, oni tam utknęli na 6 dni bodajże. No w każdym razie na taką ilość czasu, że właściwie nikt nie powinien tam wyjść z tego żywy z powodu pogody. Był tam taki moment, że mogli schodzić, ale znaleźli się w jakiejś takiej chmurze. Znaczy nie było wiatru, ale była ta chmura, która nie pozwalała zobaczyć, tak? W takiej mgle. I chyba Jędrek Bargiel coś takiego miał, prawda, w czasie tego zjazdu słynnego z K2, że on nagle się znalazł w takiej mgle i nie wiedział, co ma robić. I otrzymał, że tak powiem, radę z dołu, bo z dołu widać było, że on się znajduje w takim... Znaczy, że to jest miejscowa, że tak powiem, sprawa. Także dlatego mam wątpliwości, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Ale są sytuacje takie, kiedy na przykład mamy Dimbergera, który ewidentnie widzi ten żywioł, który za chwileczkę tutaj spadnie i mimo wszystko po prostu jest tak zdeterminowany, że idzie nie bacząc na to, że licząc na jakieś, nie wiem, ślepo. Więc sytuacje są różne. Choroby. Może rzadszy. Oczywiście, czy rzadszy. On występuje, tak? Ten problem chorób, które zdarzają się powyżej pewnej wysokości, które mogą doprowadzić do tragedii. Czyli głównie choroby wysokościowe, tak? Tak. Masz na myśli, bo też może się zdarzyć coś takiego, co się przydarzyło Halince Krüger, która nam na tym znowu K2 w 1982 roku nagle, zupełnie niespodziewanie, w obozie drugim, bez żadnych poprzedzających
symptomów po prostu odpłynęła. I lekarze tam się zastanawiali, to było prawdopodobnie, znaczy, czy to jest sprawa mózgu nagłe, czy to raczej serce. Jakiś... W każdym razie sytuacja nie do przewidzenia. Natomiast są też takie sytuacje, że może się przydarzyć i to osobom, które mają, znaczy są sprawdzone na wysokości, może się przydarzyć choroba wysokościowa. Ja może jeszcze, zanim powiem o Andrzeju Czoku, bo oczywiście jego mam na myśli, powiem, że są tacy zawodnicy, którzy świetnie się czują, po prostu biegają w górę naprawdę w jakimś imponującym tempie, po czym nagle pada. I gdyby nie było tlenu na przykład, to Janek Wolf w pobliżu, to Janek Wolf by no, wcześniej pożegnał się z tym światem. Znaczy, czuje się na tyle dobrze i nagle dopada go obrzęk płuc, tak? Więc trzeba też znać swój organizm dobrze, bo mnie samej zdarzyło się ratować jakąś dziewczynę. Byłam na jakimś trekkingu i gdzieś tam Alpy, wysokość 3000 metrów w końcu, nie taka wielka. I dziewczyna biegająca maratony. I nagle tam wyjeżdżamy kolejką, wychodzimy 100 metrów. I ona, widzę, że jakoś tak się kręci niespokojnie i mówi, że ma zawroty głowy i tak dalej. Takie typowe objawy choroby wysokościowej, więc szybko, nie czekając na nic, powiedziałam, zaoferowałam się, że z nią zejdę. I rzeczywiście tam po zejściu jakieś 200-300 metrów ona, dałam jej tam, na szczęście miałam w termosie herbatę, więc dałam jej tę herbatę i doszła do siebie. W każdym razie widać z tego, że takie sprawy mogą się zdarzyć już całkiem na wysokościach zupełnie nie himalajskich. No a wracając do Andrzeja, no to jest tak, że bardzo trudno jest wyczuć, kiedy właśnie zaczyna się problem. I żeby było właśnie udowodnić to, jakby tę tezę, to dla mnie było niesamowite to, że na przykład przytaczyło się to jakimś lekarzom, którzy powinni po prostu z definicji, no lekarz powinien chyba wiedzieć. Tymczasem właśnie na Broad Peaku sytuacja była taka, że przed naszym wyjściem na szczyt mamy tutaj okazuje się, że w nocy zmarł na obrzęk płuc lekarz, który z wyprawy angielskiej, który po prostu bez dostatecznej aklimatyzacji ruszył na szczyt i no już nie zszedł z góry. No, rozmawialiśmy o tym przypadku właśnie Andrzeja Czoka, zresztą mojego klubowego kolegi, którego nie miałem okazji poznać, ale jego duch tam był cały czas, jak przyszedłem do klubu, no to był cały czas żywy ten obraz tam. No tam, czyli tak mówię, doświadczony Andrzej, doświadczone osoby i też nie rozpoznały choroby. Nie wyczuły, bo no... Jurek, ja myślę, że Kukuczka, który był jego przyjacielem, partnerem, myślę, że sprawa na pewno go gnębiła, że nie wyczuł tego momentu. Zresztą też Przemek, który był jego partnerem namiotowym, tak, czuł, że sprawy idą niezbyt, znaczy czuł ten, słyszał ten oddech taki szybki, przyspieszony, który powinien natychmiast wzbudzić alarm wręcz. I powinien po prostu
no chłopaki, niestety nie ma szczytu, schodzimy, bo mamy chorego. Znaczy dopiero to doświadczenie, mam wrażenie, uczy i wejście w te szczegóły uczy, że rzeczywiście nie ma tutaj mocnych, prawda? Nie ma pewniaków. To znaczy ludziom, bo przecież Andrzej był, miał znakomite dokonania w górach i to nie, było, nie był ten przypadek, że on tam nie zna swojego organizmu. Doświadczony człowiek no, nie wyczuwa, że to już jest, że sprawa jest poważna no i dochodzi do tego obozu czwartego, gdzie rozrywa się dramat. Dużo takich wypadków jest, kiedy jest szczyt, następnie wydaje się, że wszystko już no, co najgorsze za wspinaczami, za himalajstami i zostaje tylko zejście. No to nie ta filozofia. Znaczy, że tak powiem, wejście się kończy w bazie, czy tam no, przynajmniej w tym obozie, z którego się wyszło. Ponieważ rzeczywiście bardzo dużo wypadków wydarza się w zejściu. Tak chyba jest w tych statystykach, to właśnie w zejściu, tak jakby organizm jeszcze w drodze na szczyt był skoncentrowany i ma te rezerwy, które niestety mogą się wyczerpać wkrótce potem. I tak jak się właśnie zdarzyło no, na szeregu tych wypraw, o których piszę. To wyczerpanie czy dekoncentracja, to każdy, kto chodzi po górach i właśnie koniecznie znowu wysokich, może rozpoznać, tak? W naszych choćby w niekorzystnych temperaturach, nie wiem, w wysokim śniegu, nawet w Tatrach, czy można poczuć. No właśnie, zmęczenie, wyczerpanie, wychłodzenie. Brak odpowiedniego jedzenia. Odwodnienie tak. Przede wszystkim, bo to jest ten zasadniczy czynnik, który jeżeli nie można się porządnie nawodnić, to jest no, pierwszy czynnik do takiego osłabienia, to znaczy prowadzącego do takiego utraty, to się nazywa utrata świadomości sytuacyjnej, że po prostu no tak jak... Nie potrafimy należycie tak ocenić warunki, sytuacji, w których znaleźliśmy się. Tak, i że po prostu to jest ten moment, kiedy trzeba zawrócić. Tam zresztą, jeśli chodzi o zawrócenie, to też jest taki psychologiczny czynnik, że jesteś w grupie, w tej chwili myślę o Broad Peak Middle, jesteś w grupie 6 silnych facetów, tak? Czy brawura, czy takie ryzykantwo w górach popłaca? No z całą pewnością nie, przy czym chyba mało osób idzie z taką... Z taką myślą, że a tutaj sobie poszaleję, tak? No, najczęściej to jest tak, że idziemy, jak mówię, żeby przeżyć coś, żeby po przygodę. I wyczucie tego momentu, kiedy właśnie przestaje to być przygodą, a zaczyna się walka o życie, jest najczęściej bardzo trudne i no, warto moim zdaniem poznać historię ludzi, którzy właśnie ten moment przeoczyli, żeby wiedzieć i mieć jakby i znać tę historię, tak? Jako ostrzeżenie. A w tej chwili w górach wysokich no jest na tych popularnych szczytach jest masa ludzi, zdecydowanie więcej niż w dawnych czasach. Czy śledzisz na przykład, czy obserwujesz, czy jest więcej wypadków? Czy ilość ludzi, która tam się pojawiła, nie wpłynęła na to?
Znaczy przypuszczam, że, znaczy ja oczywiście nie śledzę tego, bo to są już takie historie masowe, chyba nawet ci znaczy historycy przestali tam prowadzić statystyki 500 osób na szczycie na przykład Everestu jakoś tak, czy mniej więcej podobne liczby na tych łatwiejszych 8-tysięcznikach. Tutaj jest to, że tam z reguły te agencje dbają o bezpieczeństwo. Natomiast rzeczywiście niebezpieczeństwo polega na tym, że nowy, jakby, czy nie wiem, czy nowy, rodzaj niebezpieczeństwa, mianowicie, że tam rzeczywiście potrafią się pchać ludzie, którzy zupełnie bez doświadczenia, którzy stwarzają niebezpieczeństwo tym, że po prostu są. Jak czytałam na przykład historię tego niesamowitego Nepalczyka, Nirmala, tak? Nimsa. On, znaczy to, co ujęło mnie w jego podejściu do gór, to to, że on niósł tlen na przykład po to, żeby w razie czego móc przyjść z pomocą osobie, która była w tarapatach i rzeczywiście parę razy, kilka osób udało mu się uratować. A nie jest teraz też tak, że w tych wyprawach, jakby, które są nakierowane na zdobycie szczytu, tak? Ludzie płacą ciężkie pieniądze, żeby się tam znaleźć, często bez przygotowania. Jest takie parcie na szczyt, że otrzymanie tej pomocy nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś ci pomoże. Tak, bo tutaj rzeczywiście ta historia z Broad Peaku, którą ostatnio słyszałam, to był chyba Pereira, tak? Ten, który stanął, znaczy był świadkiem, że jakiś chyba Koreańczyk wszedł na szczyt Broad Peaku i, no i właściwie potem to już tylko było znieście mnie. I stwarzał duże niebezpieczeństwo dla ratowników. To jest w ogóle taka kwestia, która też jest interesująca, czyli osoby, które idą w góry wysokie bez należytego przygotowania, stwarzając właśnie, może nie tyle, co jak powiedziałeś, że stwarzają niebezpieczeństwo dla innych, co stawiają stawiają innych w sytuacji, w której jest dylemat, tak? Albo ja sobie przygotowałem się, ja do szczytu będę wchodził, mam wszystko zaplanowane, przygotowałem się jak trzeba, a ktoś obok nie zrobi tego jak trzeba, jakoś to będzie, no i zmusza jakby, wiesz, takie moralne dylematy, żeby ktoś miał, czy ma mu pomóc, czy nie ma pomóc. A potem, wiesz, musimy dawać takie nagrody fair play, jak na przykład dostał Marek Chmielarski, Grzegorz Bielejec, przepraszam, ale trzeciego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, tak? Że pomogli. To Mala chyba. Nie chcę wprowadzić w błąd i wiesz, i że wszyscy... Grudzień może. Ileś osób przechodziło koło osoby, która potrzebowała pomocy, wszyscy lekceważyli i oni dopiero pomogli, wtedy dostaje się nagrodę fair play. Nie mówię, że to jest złe, że dostaje się nagrodę fair play, ale że okazuje się nagle, że taki czyn wymaga nagrodzenia, bo nie jest regułą w górach. Nie jest regułą. Zresztą tutaj ja lubię dzielić włos na czworo, bo często też jest tak, że to otoczenie nie widzi tej sytuacji, tak? Rzeczywiście nie widzi w tym sensie, że nie ma tego właściwego doświadczenia, żeby ocenić, że to już jest sytuacja, która rzeczywiście wymaga natychmiastowego działania i po prostu skopania tego człowieka, który mówi, że nie, on się dobrze czuje, że on tylko musi chwilę odpocząć, żeby mu dali wszyscy święty spokój. On tu sobie odpocznie i pójdzie do góry, albo pójdzie na dół, czy wszystko jedno. W każdym razie da sobie radę sam.
I wtedy trudno jest ocenić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że inne zjawisko, że może być tak, że widzą tę swoją górę zapłaconą, tak? Oni tu przyjechali po to, żeby zdobywać górę. I co tutaj, dlaczego mam poświęcać swój szczyt dla kogoś, kto ewidentnie się nie przygotował, jest po prostu nie w porządku. Zapraszam do jednego z tam podcastów z naszym Gołąbem, który też opowiadał o takiej sytuacji, że też spotkali, nie pamiętam, jakie było górze, szerpę, który schodził na dół sam, a szerpowie mówi, nie chodzą sami, gdzie masz klienta, tak? No, została u góry. Jak to u góry? No, już nie jest w stanie chodzić, no to kopnęli go jakby, żeby poszedł z nimi, a okazało się, że jak oni do niej doszli, do tej zawodniczki, to wystarczyło odkręcić jej tlen, bo miała zakręcony zawód, za 15 minut kobieta stała na nogach, nie? Była w stanie funkcjonować. Wiesz, to co powiedziałaś, że ta opieka agencji, ona tak widać nie zawsze działa też, nie? Tak, tak, bo to ci szerpowie nie zawsze są ludźmi sprawdzonymi, znaczy, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na, że tak powiem, na szerpów, to zatrudnia się ludzi nie zawsze doświadczonych, prawda? I takich, którzy nawet sami nie wiedzą, że można pomóc, tak? Komuś. Dochodzi do takich do tragedii, o których na przykład też w książce opisujesz. Ktoś ginie. No, czy często jest niemożliwe, żeby ściągnąć ciało w dół do bazy, żeby pochować? Najczęściej chyba. Przychodzi mi na myśl właśnie sytuacja taka z Haliną, kiedy, o której opowiadałam. Obóz drugi na K2, trudna droga. To była bardzo ryzykowna akcja. Wanda postanowiła, chyba z myślą o rodzinie chociażby, że będziemy ją ściągać. Znaczy, tę pracę oczywiście wykonali koledzy, którzy byli obok. Też wyciągnięci zostali potem po drugiej stronie góry była wyprawa męska, która się dowiedziała o tej sprawie i przyszła też z pomocą. Ale to była potworna operacja, wymagająca dużej ilości osób. Zresztą pamiętam komentarz chłopaków, jednego z chłopaków, chyba Alka, który powiedział, że nie przypuszczał, że ciało drobnej kobiety w sumie może być aż takie ciężkie. Więc jest to operacja na dodatek obciążona dużym ryzykiem. Ten sam problem był z Andrzejem Czokiem, bo koledzy się zastanawiali, czy go tam ściągać na dół. I w końcu postanowili, że chyba słusznie, że tam w tej głębokiej szczelinie, bo nie zawsze jest taka, ale tam akurat była, że tam będzie jego najlepsze miejsce spoczynku. Ogólnie rzecz biorąc, jest to operacja, której bardzo, bardzo trudna. I pamiętam, że czytałam operację ściągnięcia ciała takiego Markus Kronthaler, Austriaka, którego tam w tej akcji była nasza trójka. Piotr Pustelnik, trzech Piotrów, tak? I jeden z nich, znaczy Piotrek Morawski wtedy tego drugiego Austriaka ratował, zszedł z nim po prostu z przełęczy, nie bacząc właśnie na jego protesty, że on się czuje dobrze po nocy spędzanej tam pod gołym niebem na grani. Ale jeden został. Ten Markus, kierownik wyprawy. I właśnie po niego brat zorganizował całą wyprawę złożoną z, nie wiem, parunastu szerpów. To była ogromna operacja, wymagająca rzeczywiście bardzo dużego zaangażowania, bo to ciało zalodzone już, ale jakoś go ściągnęli.
Więc dobrze jest, że tak powiem, pamiętać o tych konsekwencjach, znaczy idąc w góry, mieć świadomość konsekwencji, które dla siebie, dla swojej rodziny, ale również dla tych, którzy są obok. To tak. Właśnie świadkowie takich tych tragicznych wypraw czy zdarzeń w górach, jak sobie popatrzysz, bo jakby tak, to często wracają w góry, czy niektórzy już nie chcą, czy dużo osób nie chce już jechać, na przykład w ogóle rezygnuje z takiej aktywności wysokogórskiej? Znaczy ja chyba nie, w tej chwili sobie nie kojarzę, żeby ktoś świadomie zrezygnował po śmierci, że to już koniec. Aczkolwiek no, raczej takie były sytuacje, że na jakiś czas po prostu sobie dał spokój, ale po jakimś czasie raczej kojarzę, że wracali. I chyba nie wyłącznie z tego powodu zostawiali wspinanie. Cała nasza ta rozmowa no, nie leży, nie poruszam tutaj wesołych tematów, ale miejmy nadzieję, że jak ktoś będzie w takim momencie niebezpiecznym, będzie umiał podjąć, czy przynajmniej będzie miał świadomość, tak, że trzeba podjąć decyzję, w górę czy w dół już należy iść. Czy jakbyś miała dać takie rady, o czym należy głównie pamiętać, żeby było tyle samo zejść, co wejść? To znaczy przede wszystkim hierarchia. Hierarchia celów. Bo nie powiem niczego nowego, to jest znana hierarchia. Znaczy po pierwsze zejść w całości ze szczytu, po drugie zejść z przyjaźni i dopiero na trzecim miejscu jest szczyt. Także jeżeli będzie się pamiętało o tych trzech kryteriach, trzech celach, trzech podstawowych wartościach, to myślę, że powinno się zejść. Dziękujemy Ci za rozmowę i za wizytę w naszym podcaście. Zachęcam do przeczytania książki Krystyny, ponieważ naprawdę warto i daje do myślenia nawet osoby, które zresztą się nie wspinają, czy nie mają nic wspólnego z górami wysokimi. Jest napisana książka w ten sposób, że naprawdę gwarantuję, że przeczytają ją z dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za wizytę. To ja dziękuję. I zapraszamy na kolejne podcasty 8a i 8akademii.pl.